Wspólnie z żoną obejrzeliśmy w poniedziałek nowy epizod The Last of Us i muszę przyznać, że jest to bardzo fajnie spędzony czas. Razem wsiąkamy w tę historię i jest to taka fajna odskocznia, kiedy dziecko pójdzie spać. Trochę takie odmóżdżenie po całym dniu. Już od samego rana mówiliśmy, że nie możemy się doczekać wieczora. Czy wy też tak macie, że jak wasze pociechy zasną, to nadrabiacie zaległe seriale lub gracie w jakieś ciekawe tytuły? U nas to już prawie rytuał. Staramy się ogarnąć wszystko w mieszkaniu, żeby tylko mieć jak najwięcej wolnego czasu wieczorem. Te kilka godzin dla siebie to bardzo potrzebna rzecz, jak się ma małe dziecko. Wspomniałem na początku poprzedniego materiału o tym, że ten serial jest mało znany i gra w nim taki mało znany aktor jak Pedro Pascal. To oczywiście była ironia, no ale niektórzy tego nie zrozumieli, więc postaram się w tym materiale nie korzystać z tego zabiegu. Zanim zacznę, to zaznaczę tylko, że mogą pojawić się spoilery. Drugi odcinek jest mocno osadzony w zniszczonym świecie. Mamy przedstawienie, jak wygląda całe miasto. O ile się nie mylę, mówimy tutaj o Bostonie, tak? Jakby co to nie grałem w grę, nadal jest zaparkowana na późniejszy, luźniejszy czas. Kto wie, może kiedyś zacznę streamować, to wtedy ogram The Last of Us na żywo. Zobaczymy, jak to będzie z rozwojem tej mojej przestrzeni osobistej na YouTubie. No więc mamy pokazane miasto z bliższej perspektywy. O ile w pierwszym odcinku średnio podobały mi się efekty CGI, to w drugim już jest naprawdę dobrze i cała scenografia robi świetne wrażenie. Dla mnie niesamowicie wyglądały te wraki samochodów oraz ruiny budynków porośnięte bujną roślinnością. Porośnięte bujną roślinnością. No dobra, masło maślane, ale zostawmy. Przyszło mi na myśl The Walking Dead. Chyba często będę odnosił się do tego serialu, bo to przecież też post-apo. Tam świat wyglądał nieco inaczej. Nadal to były duże zniszczenia, ale świat był bardziej brudny i szary. Tutaj, co mnie trochę zaskoczyło, pomimo tych zniszczeń, mamy bujną, zazielenioną florę. A z natury przecież wziął się ten grzyb. To znaczy, nie mamy do końca wyjaśnione, ale z tego co ja zrozumiałem, to epidemia zaczęła się w Indonezji. Tak przynajmniej sugerowałby ten krótki prolog na początku drugiego odcinka. Było tam trochę niedopowiedzeń, więc może więcej historii będzie przedstawione w kolejnym odcinku. Swoją drogą to całkiem fajne rozwiązanie, że mamy taką mini historię w głównym wątku z własnymi bohaterami. Mieliśmy też sporo elementów growych. Moja żona również zwróciła na to uwagę. Kilka razy kamera zachowuje się jak w grach, na przykład kadry z zapleców Ellie, jak podąża za Joelem. Był też taki jeden kadr, który nie wiem czy jest w The Last of Us w grze, ale przyszły mi na myśl gry 2D indie. Taki charakterystyczny rzut na prawy bok bohaterów, tak jakby znajdowali się w grze i mogli iść tylko w lewo lub w prawo. Na pewno wiecie o co mi chodzi. To chyba ma jakąś nazwę, ale w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć. W drugim odcinku mamy również przedstawione, jak te w cudzysłowie zombie działają. Nie będę tutaj zdradzał szczegółów, ale fajnie jest widzieć kolejne dzieło na temat zombie oraz post-apo, ale przedstawione jednak w nieco inny sposób niż zazwyczaj. Widzieliśmy również inny rodzaj zombie, groźniejsze, bardziej agresywne i niebezpieczne. Były krótkie momenty walki z tym nowym właśnie gatunkiem zombie. Będę ich tak nazywał, dla uproszczenia. Pewnie w grze mają jakąś konkretną nazwę. Sama walka z nimi była całkiem fajnie zrobiona. Nie była przyciągnięta, tylko mieliśmy takie krótkie urywki. Bohaterowie raczej starali się od nich uciekać, niż narażać się na bezpośrednią konfrontację, przynajmniej w moim odczuciu. Swoją drogą to napięcie przed walką było świetnie pokazane. Widać było, że Joel oraz Tess śmiertelnie są przerażeni, jak dowiadują się, co ich czeka przed wejściem na wyższe piętro budynku. Mamy też nieco zmianę w charakterze Tess. W pewnym momencie ona już zaczyna myśleć trochę pozytywnie i bardzo jej zależy na Ellie. Zaczyna wierzyć, że ona jest odporna na działanie tego zaraźliwego grzyba i pod sam koniec odcinka dowiadujemy się, dlaczego tak jest. Jak oglądaliśmy z żoną drugi epizod, to w pewnym momencie powiedziałem: ciekawe, kiedy będzie taki motyw, że ktoś został ranny przez zombie, ale ukrywa to przed innymi bohaterami. No to wam zrobiłem mega spoiler. W każdym filmie post-apo zombie musi być taki motyw. To już jest tak ograne i łatwe w użyciu, ale przyznam, że działa za każdym razem. A zwłaszcza jak tyczy się to postaci, na których nam zależy. Długo nie musieliśmy na to czekać.
Można się tego domyślić, kiedy Tess znika nam na jakiś moment i pojawia się później po walce z tymi lepszymi właśnie zombie. Nadal w tym odcinku było takie dziwne oświetlenie, o którym wspomniałem w poprzednim materiale. Szczerze nie wiem, czemu zdecydowali się na coś takiego, jednak już w drugim epizodzie aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało. Przypomniały mi się słowa Tomasza Bagińskiego odnośnie Wiedźmina na Netflixie. Podczas tworzenia serialu muszą nadać mu odpowiedni ton. Może właśnie tutaj o to chodzi, że przez takie właśnie nietypowe oświetlenie nadaje się serialowi zamierzony ton. Jak widzicie, można się przyzwyczaić do wszystkiego, również do Eli. Na początku też mi tak średnio odpowiadała, ale przywykłem do niej. Nadal czekam na epizody, w których będzie więcej momentów między nią a Joelem. Mieliśmy już taki mały smaczek odnośnie ich relacji i wyszło to świetnie, więc czekam na więcej. Podczas oglądania drugiego odcinka naszło mi, żeby zagrać w grę. A było to w momencie największego napięcia zaraz przed walką z tymi lepszymi zombie. Nie wiem czemu akurat wtedy, bo zwykle stronię od grania w horrory. Na mojej liście na Steam jest jeszcze gra Alien Isolation, a ten tytuł ma przecież już 9 lat. Nadal nie mogę tego przejść. Chyba z wiekiem nie mam już ochoty na takie przerażające momenty. Wiecie, już trzeba się wychillować, odmurzyć wieczorami. Moja żona powiedziała za to, że chętnie by w takie coś pograła, ale może wtedy, jak nasz syn będzie starszy. Więc trzymam ją za słowo. Końcówka drugiego odcinka to też trochę taki wyciskacz łez. Jednak nie działał jak ten w pierwszym odcinku w prologu. Chyba dlatego, że jednak relacje Joela oraz Tess nie były aż tak bardzo pokazane. Oni troszczą się o siebie nawzajem, jednak odniosłem wrażenie, że bardziej chodzi tutaj o to, że jedno nie może przeżyć bez drugiego. I jeśli przeżyć, to mam na myśli tutaj dosłownie przeżycie w panujących warunkach. Może jest coś więcej między nimi, jednak nie było takich momentów pokazanych zbyt wiele. Mimo tego szkoda, że tak szybko musimy rozstać się z Tess. Zaczynało mi się podobać, jak Anna Torf wcieliła się w tę postać. Już po kilku scenach mogliśmy poznać jej charakter. Trochę byłem zaskoczony, że to tak szybko się stało, ale z drugiej strony teraz serial będzie mógł skupić się na relacji Joela oraz Ellie. To chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć o drugim epizodzie The Last of Us. Nie wiem, czy będzie kolejny materiał. To zależy, czy będę miał jakieś przemyślenia warte tego, żeby się z nimi podzielić. Miłego oglądania i słuchania. Trzymajcie się. Pa!